ja ci mówiłam. Super, no nie? No, fajnie pomalowane, takie czachy fioletowe, super. No, czachy są ekstra. Ale nawet jakby mi ją mama kupiła, to nie miałabym czasu, żeby na niej jeździć. Bo po szkole mam 2 razy angielski, 2 razy francuski i raz... Hiszpański masz za pół godziny, zrobiłeś zadanie? No widzisz, też tak miałeś, jak byłeś mały? Ale to wtedy było wszystko zupełnie inaczej, wiesz? Lepiej, no nie? Bo gorzej to już chyba nie można. Sorry, Michael, I can talk to you right now. I call you later. Yeah, bye. Przepraszam, to wspólnik. Jest na wakacjach na Hawajach, ale cały czas nie daje spokoju dzwonić z nowymi pomysłami na biznes. Co ja się mam z tym człowiekiem? No, przepraszam. No puedo hablar ahora, cariño. Te llamaré luego. Te la prometo. Te quiero. Un beso. Sorry, żona. Bardzo lubi Polskę, tylko narzeka, że za zimno. No nie dadzą mi dzisiaj spokoju, przepraszam. A, buongiorno, buongiorno. Przepraszam, za chwilę do państwa wrócę, bardzo ważny klient. Si, 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 prego pan. Si, va ben. Va benissimo, si. Aha, spóźniłaś się na lekcji i dostałaś uwagę, tak? Nie. Byłam na czas, a za zadanie dostałam 5. To co się dzieje, kotku? Bo ja nie mam żadnych przyjemności. Same obowiązki. Ja chcę się nauczyć jeździć na desce. No, ale deska to jest taki, no... Niepraktyczna umiejętność, tak? A ja bym chciała raz nauczyć się czegoś niepraktycznego, bo tylko takie rzeczy są przyjemne. Michel, wyobraź sobie, że pan Tomasz chce zbudować w naszym mieście nowoczesny ośrodek sportu i rekreacji, czyli baseny, korty, parkour. Tak, tak, tak. Jeszcze muszę to przegadać ze wspólnikiem, ale świetnie się dogadujemy, także myślę, że nie będzie problemu. Ale pan to w ogóle się chyba świetnie dogaduje, bo pan zna te wszystkie języki. No tak, tak. Języki to ważna rzecz, tak. No, gdybym ja potrafiła przekonać do tego moją córkę. No to proszę ją zarazić na przykład sportem jakimś. Wie pani, na przykład rowery, o. No, naprawdę, jak się wkręci w rowery, to języka nauczy się automatycznie. No ja na przykład jestem 2-krotnym mistrzem świata w BMX Racing. No wiedzą państwo, to są te takie małe rowerki. Tak. Ale można na tym poszaleć, naprawdę. No to na pierwsze swoje mistrzostwa Europy to pojechałem jeszcze przed maturą. No to ledwo miałem hi, thank you. A teraz, no chociażby w przyszłym tygodniu jadę na pokazy freestylu do Monako. Tak, będzie pan jeździł dalej na tych... Nie. No, teraz to już jadę jako juror. Ale francuski nie stanowi dla mnie problemu, także... Także dobrze. Ja wezmę papiery do domu, zapoznam się z nimi, skontaktuję się ze wspólnikiem i co? W sprawie inwestycji to widzimy się jutro. Tak, znakomicie. Dziękuję bardzo, do widzenia. Do widzenia. Tusiuniu, chciałam cię o coś zapytać. Czy odrobiłam Anglika na jutro? Już kończę. Czy do tej twojej nowej deski, tej z czachami, to chyba przydałby ci się nowy strój, co? No bo tak sobie pomyślałam, że gdybyś pojechała z tą deską, no nie wiem, na jakieś takie mistrzostwa świata, do Monako, no to chyba nie pojedziesz w zwykłym dresie. Tu sei l'inglese del mio cuore, ti chiamo ma baby, la mia regina d'amore.